cyniczna, polityczna wypowiedź człowieka, który wykorzystuje frustrację nauczycieli do swoich osobistych celów. Niestety cierpią na tym dzieci i rodzice. Mam nadzieję jednak, że egzaminy się odbędą, mówił w Polskim Radiu 24, wicemarszałek Senatu Adam Biela na wypowiedzi Sławomira Broniarza, szefa ZNP po ogłoszeniu decyzji o strajku. Rozmowy rządu z organizacjami związkowymi komentowali także profesor Krzysztof Konarzewski Wszechnica Świętokrzyska, dr Karolina Ziołopużuk, Centrum Daszyńskiego, oraz prof. Sławomir Sowiński, UKSW.Adam Bielan przypominał propozycję strony rządowej. Po wszystkich modyfikacjach oferujemy nauczycielom 20% podwyżki oraz zwiększenie pensji w perspektywie kolejnych 2-3 lat. Jednocześnie chcielibyśmy zwiększyć pensum pracowników oświaty. W tej chwili etat nauczyciela wynosi 18 godzin i należy do najniższych w Europie, mówił wicemarszałek Senatu. Profesor Krzysztof Konarzewski podkreślał, że decyzja o strajku zapadła w ostatniej chwili. Nikt nie wie, czy rodzice powinni jutro wysyłać dzieci do szkół? Na parę godzin przed rozpoczęciem lekcji dopiero jest generalna decyzja o strajku. W każdej szkole z osobna wszystko wyjaśni się dopiero o 8 rano. Ci, którzy mogą, powinni wysłać dzieci do dziadków, by oszczędzić im frustracji. Ci, co jednak nie mogą tak zrobić, powinni zaprowadzić dzieci do szkoły i mieć nadzieję, że ta placówka akurat nie będzie strajkować. To będzie loteria, mówił gość audycji. Dr Karolina Ziołopużuk zaznaczyła, że budowanie konfliktu między nauczycielami a rodzicami jest niezwykle szkodliwe dla edukacji. Pracownicy oświaty są bardzo zdesperowani w dążeniu do swoich postulatów. Badania pokazały, że nauczyciel pracuje 41 godzin tygodniowo. Te przedstawiane 18 godzin jest często iluzoryczne. Nie liczy się czasu przygotowania do zajęć, sprawdzania klasówek i wyjazdów z dziećmi, podkreślała. Ze związkami zawodowymi można było rozmawiać dużo wcześniej. Przerwanie rozmów i kontynuowanie ich dzisiaj było nastawione na to, by rodzice do samego końca nie wiedzieli, czy dzieci pójdą w poniedziałek do szkoły, zaznaczyła. Profesor Sławomir Sowiński stwierdził, że determinacja nauczycieli jest zrozumiała. Oni po prostu walczą o swoją godność. Do strajku pracownicy oświaty zostali sprowokowani dość osobliwą przedwyborczą polityką. Nie potrafię zrozumieć tego, że najpoważniejsze propozycje rządowe pojawiły się na końcu rozmów z nauczycielami, a nie na początku. Składanie poważnego pakietu za 5-12 nie otwierało drogi do porozumienia, podsumował. Bardzo się cieszę, że pięciopunktowe porozumienie będzie w tej chwili podpisane przez Solidarność. Sprawy dotyczące zmian systemowych zostawiamy na później, powiedziała w niedzielę wicepremier Beata Szydło po spotkaniu przedstawicieli rządu i związkowców poświęconemu sytuacji w oświacie. Osiągnęliśmy wszystkie punkty, które zgłosiliśmy do negocjacji, powiedział w niedzielę po rozmowach z rządem szef sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa. Zapowiedział, że związek odwoła pogotowie strajkowe. Propozycje rządu są nie do przyjęcia, oczekiwaliśmy zupełnie innych propozycji płacowych, oświadczył szef ZNP Sławomir Broniarz po niedzielnych rozmowach z rządem. Nie ma powodu, by strajk nauczycieli nie rozpoczął się w poniedziałek, mówił szef ZNP,
który dodał, że propozycja rządu jest destrukcyjna z punktu widzenia oświaty w małych miastach i na wsi, wczesnoszkolnej. De facto będzie służyła sfinansowaniu ewentualnych podwyżek płac nauczycieli kosztem redukcji stanów osobowych, mówił Broniarz, zaznaczając, że na to naszej zgody być nie może.